moi przyjaciele, moi kochani, koleżanki, koledzy i goście kanału Zrobione Ręcznie OLM. Na imię mam Lena i dzisiaj mam do zaproponowania zrobienia na lato pięknej, ślicznej sukienki w stylu boho. I mam do tego, mam zamiar wykorzystać taką spódniczkę. Jest bawełniana, z bacika, cieniutka i taką oto bluzkę. Z bliska, nawet ten fason nie jest zły, chociaż nie fakt, że go nie zmienię, nie przerobię, bo lubię odcinać rękawki i dokładać jakieś koronki, nie wiem. W każdym bądź razie pokazuję Wam, co dzisiaj mam zamiar zrobić i co mam do przeróbki. Jeszcze znalazłam właśnie taką właśnie bluzeczkę jakąś, kawałek. I znalazłam też bawełnianą taką firankę z pięknymi gołębiami. Nie wiem, czy tutaj widać, tylko zastanawiam się, bo ja chcę jeszcze z tyłu ozdobić tą bluzkę. Zastanawiam się, jak to przyszyję, czy nie będzie widoczne, więc nie fakt, ale mam te rzeczy, chcę to wykorzystać. No oczywiście różne koronki, dodatkowe falbanki, to jeszcze pomyślimy, ale generalnie z tych rzeczy powstanie dzisiaj sukienka. No co, że idziemy? Mam nadzieję, że Wam też się przyda. No i zobaczcie, to jest ta bluzeczka, tak miła, tak piękna w dotyku, no po prostu aż się chcę dotykać. No piękny ten materiał jest. Rękaw taki dosyć szeroki, no ale mówię, nie wiem jeszcze co z tym zrobię. I zanim przyszyję dół, do tego jeszcze właśnie dojdzie dół, będzie to sukienka w ten sposób, długa, dosyć długa. Ale ja chcę plecy też udekorować. I tutaj właśnie wycięłam już kawałeczek, zaraz Wam pokażę z tej firanki. Tak jak mówiłam, tu takie piękne gołąbki. Nie wiem, taki wyciąć to i przyszyć tutaj na plecy, tylko chociaż ta siateczka, ona niby trochę kremowa, trochę inna odcień, będzie ładnie widać. Ale mimo wszystko na tej bieli, no tak trochę ginie. Nie wiem, zastanawiam się, co to zrobić, czy jednak wykorzystać, bo na pewno jakby na kontrastowym jakimś kolorze, no to by było fajnie, więc o, tak, widać to. Więc jeżeli nie, to prawdopodobnie zastosuję właśnie kawałek z tego materiału. Też jest ładny, koronka, kwiatki. I też wypnę jakąś aplikację, dam na plecy, no bo tak chcę. Nie lubię, kiedy zwykłe rzeczy, lubię, żeby były udekorowane, a poza tym to przecież proces twórczy, więc możecie robić, co chcecie. Ja zanim przyszyję dół, muszę udekorować plecy, zaraz to zrobię, za chwilę Wam pokażę, co wymyśliłam. No i tak, przyszykowałam jednak tych gołąbków pięknych. Taki kwadracik wycięłam, to jest właśnie też bawełniane. I składamy plecy na pół, żeby środek zobaczyć, gdzie my mamy ten środek. Zaraz sobie tutaj szpilkę wstawię, żeby nie zgubić. Tak. I u góry. Góry zaznaczamy też środek. Dobra. No i teraz zobaczcie. Mamy tutaj wyznaczony środek bluzki i na dole też składamy to. I ten kwadracik do dekoracji, który wycięłam, my zaraz tutaj przyszpilkujemy, tylko chyba. I cóż, tutaj zaznaczamy środek, jest gdzieś tu,
Na dole tak samo zaznaczymy środek. Żeby się ładnie położyło. No dobrze. No i teraz trzeba przyszpilkować całość. Chociaż nie będzie łatwo to zrobić, bo na stole ładnie szpilkować, kiedy to jest podwójny. Nie mogę tego rozłożyć w ten sposób właśnie, żeby przeszpilkować, no ale nic, pomęczymy się. No już ładnie wszystko przeszpilkowałam i teraz przyszyję to. Ponieważ ten materiał się nie ciągnie, to można szyć zwykłym szwem, a jeżeli materiał trochę się nadaje, to lepiej wykorzystywać zygzak, wtedy właśnie jest możliwość na ten luz, na rozciąganie. Także to już patrzycie po swoich materiałach, z których jest zrobione. No i przyszywamy. Mam przyszyte tutaj na tył właśnie te gołąbki. Myślałam, że nie będzie widać, ale jednak widać i to ładnie, bo trochę kolor jest inny, ale piękny, fajny, bawełniany przede wszystkim. No i zrobiłam jeszcze, ten kawałek mi został tego, to pocięłam na długie paski i zobaczcie, i przyszyłam jeszcze tutaj dookoła, naciągałam. Przyszywałam i kiedy to gumka swoją pozycję przyjęła poprzednią, to się zmarszczyło ładnie i teraz jest właśnie zrobione tutaj przy dekolcie jeszcze dodatkowa ozdoba, która ładnie współgra właśnie z tą aplikacją. No dobrze, robimy dalej. Teraz zacznę robić spódniczkę. Pierwsze to muszę odciąć ten pasek. No spódniczkę odcięłam i teraz przypinam ją do górnej części, do tej bluzki i przyszyję to na maszynie. Później Wam pokażę, co tam z tego wyszło. Spinam właśnie spinkami, żeby było łatwiej to zrobić. Wycięłam spódniczkę w ten sposób, żeby wszystko dokładnie mi pasowało rozmiar spódnicy i górnej części. I teraz to przyszyję podwójnym szwem. Czyli zrobię to na lewej, do lewej strony. Później założę jeszcze raz i przyszyję jeszcze raz. Tak jak lubię to robić zazwyczaj. Dziewczyny mówią, napisała mnie tutaj dziewczyna, że to jest prawdopodobnie szef francuski. No to więc zastosuję ten szew, żeby to ukryć ładnie wewnątrz. Dół do góry, dół przyszyty już ze spódniczką i teraz właśnie zaczyna się proces twórczy, który lubię najwięcej. Mam takie piękne koronki, bo kupiłam nie tak dawno. I teraz chcę właśnie ten dół udekorować. Pierwsze to zrobię w tej linii, która teraz była zszyta. Dookoła i prawdopodobnie zastosuję jeszcze inne koronki. Na razie przyszyłam tą. Nie przypinam, dziewczyny, tylko po tym szwie, bo to jest ładnie widoczny szył, więc będę przykładać i zigzagiem przyszyję dookoła. Marszczyć nie muszę, bo ona już jest taka trochę pofolbowana, więc przyszywam to na maszynie. Pokażę Wam, co ja w tym czasie zrobiłam. Czyli górna falbanka z tyłu przyszyta, to mówiłam już z tej bawełnianej firanki z gołąbkami, które na plecach, resztka została. Wykorzystałam to, przyszyłam do tego miejsca, bo z przodu i tak jest ładnie udekorowana. Teraz tak, idziemy w dół, pokazuję Wam. Więc ja mam koronki różne, więc wykorzystałam do dekoru
Zobaczcie, tutaj poniżej tej aplikacji, którą zrobiła z tymi gołąbkami pięknymi, taki kremowy trochę kolor się różni ładnie, przyszyłam taką koronkę, która też ma takie bliki turkusu niebieskiego, no ładnie. Ja lubię, kiedy jest dużo koronek, daje to właśnie swój urok i ładnie wygląda. Teraz na przód, ponieważ spódnica jest bardzo rozkleszowana, bardzo, to jest nawet takie słońce na, chyba w całe koło, ale z kawałku zrobione i specjalnie ciężko było tutaj poprzeczne jakieś koronki przyszywać, nie było takiej możliwości. No to ja sobie wymyśliłam, że przyszyję właśnie poprzek. Tu jest 8 takich klinów, na każdy z których przyszyłam właśnie taką koronkę. Ona jest przyszyta tylko po środku zigzakiem, żeby ozdobić właśnie całą spódnicę. Jest to dookoła zrobiona i nie przyszyłam ją z każdej strony. Czyli im więcej jest takich nierówności, takich lejących dodatków, tym ładniej to wygląda. No i na samym końcu zrobiłam też takie wisiorki, doszyłam, bo też ostatnio jakoś mi się podoba to. Poza tym mamy przecież boho jak najbardziej, przewiduje takie frędzelki, więc do całej dookoła. Słuchajcie, jak ja zaczęłam to szyć, myślałam, że no to tam parę metrów mi zejdzie, ale się okazuje, że to moje koło, słuchaj, 8 metrów. 8 metrów tych frędzli poszło na tą spódnicę. Ja po prostu przeraziłam się, bo przed tym nie wymierzyłam właśnie to koło, ale jest dosyć długa ta spódnica i się okazało, że jest dosyć rozkloszowana. Naprawdę, ja jak biorę tak z boku, podnoszę, no to prawie do samej głowy z dwóch stron, więc 8 metrów tych frędzli poszło na tą spódnicę. Spódniczka była na taką schalką i ja kiedy wszywałam, no to wszyłam razem z tą schalką, także ta sukienka, ona jest właśnie z podszewką, z taką haleczką bawełnianą, zresztą cieniutką z bacika, jest bardzo fajny, super. No i dół jest udekorowany, już to wszystko przeszyłam, nie szpilkuję, no nawet nie pokazywałam wam, bo ja już nie przeszpilkowuję takich rzeczy, tylko biorę i od razu szyję, zaznaczam gdzie, później odcinam, bo te koronki miałam właśnie w takich rolkach dosyć dużych, pokażę wam, w takich rolkach, więc ja sobie tutaj przykładałam, przyszywałam, odcinałam, żeby nawet nie mierzyć tych kawałków, bo to też dodatkowy czas, dodatkowa praca, a ja lubię zrobić szybko, bo jak się napali, to muszę zrobić. No i tak udekorowana dół mojej spódniczki. Teraz słuchajcie, więc z tyłu to już wiecie, że to są gołąbki piękne, ładne. Przód właśnie zrobiłam te koronki na spódnicy, udekorowałam wszystkie, dół jest podszyty i teraz zastanawiam się nad rękawem. I wiecie co, przymierzyłam tą spódnicę, ładnie, długość jest piękna i rękaw jest ładny, bo jest nie zupełnie długi, tylko no, taki jakiś, nie wiem, to 5/6 chyba, nie? Taka długość. Poza tym jest tutaj takie coś do podpinania, jest. No ale jak zakładam to, to ta sukienka traci na atrakcyjności, na takim wyglądzie. To tak wygląda jakby trochę sportowy ten zasób, a mi to nie odpowiada. I teraz się zastanawiam, czy jest kilka wersji, sobie wymyśliłam. Można zrobić tak jak tutaj, bo na boku wstawiłam taką lekką gumkę, tylko 10 cm dokładnie po samym boku. Dlaczego to zrobiłam? Bo ta bluzka jest prosta, zupełnie prosta. I kiedy założyłam, to tak jakoś tej linii talii nie była podkreślona. Więc zrobiłam tą gumkę, taki kawałeczek wszyłam, tylko żeby podkreślić, zaznaczyć linię talii. Bo to przycięcie jest niżej. Wiadomo, że to sukienka jest luźna, obszerna, ale mimo wszystko ta gumeczka dała nam taką iluzję talii, która tam gdzieś jest.
No i to zrobiłam. Ale teraz jest, mówię, kilka wersji. I można zrobić w podobny sposób, czyli gumka, która wewnątrz przyszywa się, naciąga się, się przyszywa, nie, nic tam w ogóle nie ma, to bym mogła usunąć ten guzik, włożyć tą gumkę i to taki ten kawałek na przykład ściągnąć. Wtedy ten rękawek tutaj tylko w jednej stronie, nie? On się zmarszczy jakoś tak. Po jednej stronie, no i będzie dekor. Można inna wersja, bo znalazłam też różne skarby, jak zwykle tutaj wyciągnęłam, jest jeszcze inna opcja. Można na przykład skrócić ten rękaw i dołożyć taką koronkę prostokątną, czyli akurat bym rozcięła na dwie, no i jakoś tak, czyli nie byłoby to rozkleszowane, ale byłoby po prostu do wykończenie jak gdyby rękawka prostego z fajną bawełnianą koronką zrobioną na szydełku. Piękna. I druga wersja też tak samo obciąć właśnie ten rękaw, tylko wtedy wykorzystać dwie takie serwetki, które też znalazłam w rozmiarze podobnym. Wyciąć właśnie środek tak jak robię, przycinam. I przeszyć właśnie w tym miejscu. Wtedy rękawek będzie no taki na bogato, powiedzmy. Tylko teraz muszę się zastanowić, czy chcę zrobić, żeby było tak na bogato. Bo jeżeli rękaw nie ozdobiamy, to ta sukieneczka, ona tak na co dzień w ogóle do naszego życia się nadaje. Absolutnie możemy ją nosić codziennie i spokojnie. Natomiast jeżeli zrobimy naprawdę ją już bardziej bogatą, no to tak ona się zrobi taka wizytowo, boho wizytowa, tak? I na jakąś okazję. I teraz muszę się zastanowić, żeby wykończyć te rękawy. Pokazałam Wam trzy opcje, dziewczyny. Jeżeli będziecie robić, no to możecie się zastanowić i zrobić pod siebie, bądź zostawić w ogóle tak, jak jest, bo rękaw jest ładny, to jest sukienka na lato, obszerny, więc może być po prostu takich 5/6, też jest dobrze. Kiedy podejmę decyzję i to zrobię, to pokażę Wam, co wymyśliłam. Zdecydowałam jednak, że przyszyję tutaj koronkę i dlatego odcinam rękaw. No, tak jak mówię, nie mierzę, tylko mniej więcej tak jak chcę i drugi zrobię tak samo. Rękaw odcięty. No i co? I siadam przyszyć koronkę. Nie przeszpilkowuję, tak jak mówię, tylko od razu siadam i przyszywam. Mam przyszytą już koronkę. Zrobiłam ją nie tak jak zwykle na wierzchu naszywam, tylko zrobiłam właśnie pod spód. Zaraz jeszcze tutaj dodatkowy ściek położyłam. Rozprasuję, będzie pięknie wyglądać. A mało to, zachowałam ten guzik jeszcze, nie odcięłam. I w razie on jest zrobiony tak, żeby nie był widoczny, ale jakby co, to jeszcze ewentualnie można będzie tutaj zapiąć jednak ten guzik i wtedy zostanie właśnie taka koronka, a rękaw na pewno już będzie wyglądał zupełnie inaczej, ładnie, pięknie, no i co. I teraz pokażę Wam w całości za chwilę, co ja tutaj naczarowałam. Dzisiaj zrobiłam z dwóch rzeczy jedną i nawet nie z dwóch, bo wykorzystałam też koronkę, wykorzystałam serwetki, które miałam. Dużo wykorzystałam do ozdobienia tej sukienki koronek różnych. Jeżeli robicie coś, to nie bójcie się na przykład łączyć zupełnie innych kształtów, innych wyglądów. Dowodem jest właśnie ta sukienka. Ja się nie martwię, kiedy na przykład brakuje mi pół metra, metr i nie możesz z tym co zrobić. Możemy nawet w ogóle zupełnie wykorzystać inną teksturę, inną tkaninę. Nie ma problemu. Najważniejsze, żeby to się harmonijnie splotło się w całość. Oczywiście nie wszystkim muszą się podobać, ale to co wyszło, to co włożyłam, te wszystkie swoje pomysły i
swoje zasoby, które miałam pod ręką, bo tak zawsze robię, no to włożyłam tą sukienkę. Za chwilę Wam ją pokażę. Chciałam Wam podziękować. Bardzo proszę, nie zapominajcie subskrybować, bo to pomaga w rozwoju mojego kanału i dla mnie jest bardzo istotne. Poza tym dla mnie to jest wielka nagroda. Dlatego nie oszczędzajcie się. Dajcie tego lajka albo i dyslajka, jeżeli chcecie. Jeżeli Wam się coś nie podoba, dlaczego nie? Piszcie komentarze, ale subskrybujcie kanał, bo na pewno coś przyjdzie Wam się do gustu w późniejszym czasie i będziemy się spotykać jeszcze nie jeden raz. Ja Was serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę Wam dużo szczęścia, pomysłów, realizacji wszystkich swoich planów i do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa, moi kochani, pa, pa. My pride away, 'cause you are